Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Coraz więcej biskupów na świecie dochodzi do wniosku, że już nie można milczeć, że trzeba zareagować na to, co dzieje się w Kościele, co dzieje się w Watykanie, co robi papież Franciszek. I wśród tych biskupów znalazł się arcybiskup Stanisław Gądecki. Jak wiemy, wystosował przewodniczący Episkopatu Polski, wystosował do papieża Franciszka specjalny list w sprawie synodu i w sprawie niebezpieczeństw, które za sobą ten synod niesie. Ten list pojawił się 14 listopada, natomiast wcześniej, 11 listopada, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił wywiadu amerykańskiemu portalowi, który wcześniej był wielkonakładowym pismem papierowym o nazwie The Catholic World Report, czyli Światowy Raport Katolicki. I to się ukazało na tym portalu 11 listopada. W Polsce zostało opublikowane przez KAI, a następnie przez Opokę 14 listopada. I może parę słów o tym medium katolickim, któremu ksiądz arcybiskup udzielił wywiadu. To jest określany, ono jest ten portal często jako portal konserwatywny. Ktoś go określił, tu podaję informację za Wikipedią, jako prawicowy katolicki magazyn informacyjny o doskonałej dokładności. I to jest międzynarodowy magazyn informacyjny wydawany przez Ignatius Press. Został założony przez Josepha Fessio w 1991 roku jako miesięcznik drukowany. I rozmowa, która ukazała się na tym portalu, nosi tytuł: Czy synod przekaże wiarę, czy niewiarę? Rozmowa z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Opoka, polski portal katolicki, kościelny, nadała temu tytuł: Arcybiskup Gądecki o synodzie. Czasami głos niekatolicki był bardziej słyszalny niż katolicki. No i teraz, co powiedział w tym wywiadzie arcybiskup Gądecki? Warto zacytować obszerne fragmenty jego wypowiedzi. One są ważne. Tak więc cytuję. Wierni potrzebują jasności w kwestiach wiary i moralności. Chodzi o to, by papież jasno wyrażał swoje stanowisko, a nie mrugał okiem do tych z lewej czy z prawej strony. Wymogiem synodu było słuchanie rozmówcy bez uprzedzeń i nie wdawanie się w polemikę. Jest to ciekawe doświadczenie, ale nie służy dialogowi, czyli racjonalnemu poszukiwaniu prawdy. Były też sesje plenarne, na których można było zabrać głos. Na wypowiedzi przeznaczono 3, a następnie 2 minuty. Niektórym uczestnikom udało się zabrać głos 3 lub 4 razy. Ja, co dziwne, nie miałem tyle szczęścia. Zachęcano nas do wysyłania stanowisk do sekretariatu, ale wydaje się, że jak dotąd nikt ich nie przeczytał. To są fragmenty, bo ten wywiad jest bardzo obszerny. Papież zwołał synod biskupów, po czym słowo biskupi zostało usunięte z nazwy i pozostał tylko termin synod. Następnie zdano sobie sprawę, że taka rzeczywistość nie istnieje ani w prawie kanonicznym, ani w tradycji Kościoła. Dlatego też biskupi w cudzysłowie, zostali przywróceni do nazwy wydarzenia. W dyskusji istnieje jednak rozróżnienie pomiędzy synodem biskupów a zgromadzeniem kościelnym. Wola papieża Franciszka wyrażona w jego konstytucji apostolskiej Episcopalis Communio rozszerzyła grono uczestników synodu o tych,
którzy nie mają udziału we władzy biskupiej, ale mimo to mają prawo głosu i głosowania. Papież Franciszek nazwał zatem synodem biskupów instytucję, która różni się od tej znanej z tradycji Kościoła i tej opisanej w kodeksie prawa kanonicznego, co podkreślali przede wszystkim biskupi kościołów wschodnich. I tu uwaga. Groźba zaprzepaszczenia dorobku 2000-leci chrześcijaństwa zagląda nam, przedstawicielom Zachodu, w twarz. Tak jak kiedyś Europa dzieliła się swoją wiarą, tak dziś może zacząć dzielić się swoim brakiem wiary, który niszczy kościoły w innych częściach świata. Stąd pytanie, czy synod w całości będzie miejscem przekazywania wiary, czy raczej niewiary? Myślę, że chrześcijanie na Zachodzie często wątpią, że mają do przekazania ludziom coś tak istotnego, że od przyjęcia lub odrzucenia tego zależy ich los. To jest zbawienie lub potępienie. Tak więc, aby uniknąć odrzucenia, starają się ukryć tę część nauczania Jezusa, która może spotkać się ze sprzeciwem, i ujawniają tylko to, co jest dzielone ze światem. Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, rasy, koloru skóry, orientacji seksualnej, narodowości, płci itd. Dlatego Kościół, co mocno podkreśla papież Franciszek, nie może zamykać drzwi, w cudzysłowie, bramy miłosierdzia przed nikim, kto pragnie zbliżyć się do Chrystusa. Jednocześnie warunki prawdziwości tego spotkania z Chrystusem są takie same dla wszystkich, niezależnie od różnic, w tym płci i orientacji seksualnej. Zawsze jest to nawrócenie, odwrócenie się od grzechu i przyjęcie stylu życia zgodnego z Ewangelią. Powstaje pytanie, czy nauczanie Pana Jezusa było inkluzywne, czy wykluczające? Jezus pozostawił uczniom jasne przesłanie. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Czynił dobro i umarł na krzyżu za wszystkich, także za największych grzeszników, ale został ukrzyżowany między innymi dlatego, że postawił sprawę jasno. Powiedział prawdę, także tę niewygodną dla słuchaczy. Wy macie diabła za ojca. To nie były przypadkowe słowa. Radykalne włączenie nie było jego najwyższym priorytetem, co widać, gdy wielu uczniów odeszło po jego mowie o chlebie życia. Wierzący w Chrystusa nie posyłają nikogo do piekła. Modlą się o zbawienie każdego, co nie oznacza, że bagatelizują ludzkie postawy, wybory i działania. Dlatego święty Paweł nakazuje chrześcijanom w Koryncie wykluczenie ze wspólnoty osoby dopuszczające się kazirodztwa, stwierdzając: wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Następnie dodaje, żeby nie przestawali z takim. Z pewnością Ewangelia Jezusa została zaoferowana wszystkim mężczyznom i kobietom, Żydom i poganom. Jednak zaproszenie Pana Jezusa nie oznaczało, że każdy jest mile widziany na własnych warunkach. Zawiera ono wezwanie do nawrócenia i pokuty. No i teraz też bardzo ważny fragment. Z jednej strony mamy deklarację, że nic się nie zmienia, więc znaczenie nauczania poprzednich papieży nie jest kwestionowane. Z drugiej strony mamy pewne niedopowiedzenia ze strony papieża Franciszka, które bywają różnie interpretowane przez różnych teologów i biskupów. Mówi się więc, że papież czegoś chce, choć nigdzie nie jest to jasno wyartykułowane, ani, co bardzo ważne dla oficjalnego nauczania Kościoła, uzasadnione w świetle tradycji. To z kolei prowadzi do sytuacji, o której Pan wspomniał, że związki osób tej samej płci są błogosławione w Belgii, chociaż papież nigdy oficjalnie na to nie zezwolił. Znaczy Pan wspomniał, bo to jest wywiad i mówi do dziennikarza. Choć papież nigdy oficjalnie na to nie zezwolił. Wierni potrzebują jasności w kwestiach wiary i moralności. Chodzi o to, by papież jasno wyrażał swoje stanowisko, a nie mrugał okiem do tych z lewej czy prawej strony. Dlaczego warto zajmować się dokumentami synodale WEG, znaczy tymi niemieckimi synodami, niemieckimi dokumentami synodalnymi? W jednej ze swoich wypowiedzi biskup George Batzing powiedział, że udało mu się uwzględnić wszystkie niemieckie postulaty
w projekcie dokumentu końcowego synodu. Istnieje więc ryzyko, że ojcowie synodalni, głosując nad dokumentem końcowym w przyszłym roku, w rzeczywistości zatwierdzą postulaty synodu WEG, choć w nieco innym brzmieniu. Uzasadnione staje się pytanie o relacje między Kościołem katolickim a tak rozumianym Kościołem synodalnym. Czy w tej propozycji reformy mamy do czynienia z ciągłością czy zerwaniem? Synod na tym etapie nie przyjął żadnego dokumentu podsumowującego obrady, ale stanie się to w przyszłym roku, po dłuższej i pogłębionej refleksji w sposób pełni świadomy. Zadaniem synodu było ożywienie charyzmatu ewangelizacji zarówno wśród świeckich, jak i duchowieństwa. Dowartościowanie świeckich w Kościele ma kluczowe znaczenie, ale nie może prowadzić do zniszczenia hierarchicznej i apostolskiej struktury Kościoła. John Henry Newman, który był wdzięczny, że pomimo wielu burzliwych wydarzeń światło wiary dotarło do jego pokolenia nieskażone, stwierdza, że czasami w historii pochodnia prawdziwej wiary była niesiona tylko przez jednego człowieka, ponieważ wszyscy inni zbłądzili, w tym biskupi. Myślę, że w tym obrazie skutecznie przedstawia nasze zaufanie do Ducha Świętego, który nie pozwoli, aby światło rozpalone przez Chrystusa zostało zgaszone lub zastąpione innym światłem. No, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki mówi tu prawie wprost. Mówi o tym jako ordynariusz poznański i przewodniczący Episkopatu Polski, że naszej wierze coś bardzo poważnie zagraża i to coś idzie z Watykanu. I że za rok może pojawić się w Kościele zupełnie inny Kościół, który będzie próbował jakby zawłaszczyć sobie cały Kościół. To jest bardzo dramatyczne. I zobaczmy, przedtem arcybiskup Stanisław Gądecki no, był raczej po bardzo lewej stronie, taka jest przynajmniej moja ocena, po lewej stronie Kościoła, bliżej modernizmu niż tradycji. Teraz okazuje się, że zaczyna sobie uświadamiać, że trzeba iść za Chrystusem, trzeba iść za doktryną i trzeba doktryny bronić. I jakby zaczyna opuszczać tą lewą, modernistyczną stronę, zaczyna zauważać, jakie ona stanowi zagrożenie dla Kościoła i jaką wielką zdradą Chrystusa, Kościoła, doktryny może się stać. To cieszy, to napawa optymizmem. I powtórzę to, co w programie, w którym referowałem list arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do papieża Franciszka, że miejmy nadzieję, że inni, przynajmniej polscy, znaczy polscy nas tutaj najbardziej interesują, znaczy wszyscy, ale głównie polscy biskupi się obudzą i zdadzą sobie sprawę, że najmniej w tym wszystkim ważne są ich stanowiska, a najważniejszy jest Chrystus, Kościół, prawda. Dziękuję bardzo.